że tutaj zastęp zawodników pracy to jest pożyczka. To będzie zależało też od tego, w jaki sposób kto do nas przyjdzie, w jaki sposób się wzmocnimy. Od tego będzie wiele zależało, jeśli tak nie będzie na danej pozycji, do której może zostać, jeśli przyjdzie jakiś inny zawodnik, to może być tak, że dalej wyłoży się. Ja przede wszystkim chciałbym, żeby myśląc o przyszłym sezonie, oczywiście, że chciałbym, żeby ktoś do nas przyszedł rzeczywiście od razu do gry, a nie kolejny zawodnik, nad którym trzeba pracować, bo tacy mogą być w drużynie, ale oni powinni być, nie wiem, od 18, 20 miejsca do 25 i tych normalnych, ja sam to robiłem z młodzieżą, jaką mamy w drużynie, że trzeba ich było wprowadzać, ale przede wszystkim obawiam się i boję się tego, że mamy, ktoś do nas przyjdzie i mamy drużynę, ale nasza liga jest taka, że zaczyna się bardzo szybko, króciutkie wakacje, zaczynamy szybko europejskie puchary, a może się okazać tak, że w tych ligach, w których już ten okres przygotowawczy i sama liga zaczyna się dużo później, to zainteresowanie zawodnikami też przychodzi troszeczkę później. I w ostatniej chwili przychodzi jakaś drużyna, rzeczywiście nie wiadomo, jaką ostatnią chwilę zaakceptuje, ja gościa nie mam. W ostatniej chwili muszę zupełnie kupować. To by był też problem. Bardzo szkoda, bo to nie chodzi tylko przecież o to, że przeżyłem tam naprawdę bardzo dobre lata. Ale Górnik to przecież wielka firma i grać w Zabrzu przy takiej dużej publiczności, to jest to, czego wszyscy chcemy. Tak się nie stało. Ja wierzyłem do końca, że Górnik się utrzymał, bo takie było wrażenie, że mimo wszystko jednak tymi meczami u siebie, bo na wyjeździe mieli bardzo dużo problemów, ale tymi meczami u siebie i przede wszystkim w ostatnim meczu walka o życie. Ja wierzyłem, że wygrają. No, tak się nie stało, ale tak szczerze mówiąc, na koniec sezonu każdy jest mniej więcej tam, na co zasłużył. Takie są realia i taka jest prawda. Szkoda, że akurat to jest duży potencjał, który przy tak dobrym sponsorze być może by się włączył do walki w ekstraklasie. Po zmianach kadrowych o walkę o wyższe cele, a teraz muszą się skupić na tym, żeby wrócić. Teraz? Tak. Nie, po pierwsze, z tego co wiem, to Roger raczej nie ma jakiejś konkretnej oferty, ale może też, przykład Rogera też może być taki, tu może być właśnie taka sytuacja, że zaczyna z nami, przychodzi jakaś oferta i wiemy, że nie zostanie. To też nie będziemy robić nie wiadomo jakiego problemu z tego, tylko żeby wykorzystać te środki, które możemy dostać za te pół roku kontraktu na to, żeby kogoś innego mieć. No ale to sytuacja wtedy może być taka, że praktycznie przykończy rynek transferowy i wtedy może być trudno zastąpić Rogera. Bo to, że Roger w tej rundzie nie grał najlepiej, nie znaczy, że w przyszłej nie będzie grał dwa razy lepiej, nie? Bo wiemy na co go stać, ale jestem przekonany, że Roger grał dużo słabiej, dlatego że miał głowę zaprzątniętą wyjazdem. Nawet 100% jestem przekonany, że to był ten powód. Nawet jeżeli on nie odjedzie teraz, on odjedzie teraz z roku, to musiał być. Są wiesz. Roger jest zadowolony z gry w Legii, z życia w naszym kraju, a to też jest bardzo ważne i przecież sam fakt, że podjął rozmowę o przedłużeniu kontraktu świadczy o tym, że nie ma nic przeciwko temu, żeby tutaj zostać. No, niestety w tym przypadku poszło o sprawy ekonomiczne, w pewnym sensie przerastające możliwości nasze. Jeśli chodzi o jego pretensje.
To był zupełnie inny. Ja niejednokrotnie podkreślałem, że było bardzo dużo zawodników, którzy przychodzili w różnym okresie przygotowań do sezonu, bo to było po mistrzostwach Europy, nie było Barczyniaka, nie było Rogera, nie było Teścia, czy Miany, który jeździł do reprezentacją. I to na pewno miało duży wpływ. Dixon, czy to bodajże w 10 minucie Zetka Mosta złapał kontuzję. Bo ten pierwszy mecz, owszem, tak jak mówiłem wtedy, że 0-0 u siebie, nie słaby mecz, ale że mieliśmy 2 tygodnie do tego, żeby się przygotować do rewanżu i mimo strachu na początku, bo 1-0 przegrywaliśmy, to daliśmy sobie z tym radę. Natomiast już przy dużo bardziej wymagającym przeciwniku, jakim był zespół FK Moskwa, tam już nam brakło przede wszystkim formy sportowej w tym okresie czasu, bo jednak ci zawodnicy, o których wcześniej wspomniałem, nie byli w takiej dyspozycji, nie mieli prawo nie być, bo wrócili dużo później po wakacje. Zaraz to sprawdzimy, bo teraz nie wiem, kto miał ten obóz tam zarezerwowany, czy Bełchatów, czy Polonia, albo jedni i drudzy. Znaczy chyba wcześniej, także zobaczymy, ale oprócz tego i tak czekamy na to potwierdzenie ze Szwajcarii, czy tam pojedziemy na te dwa mecze, na ten turniej, co byliśmy w tamtym roku.